Uu, to mam dobre przejście, no? Do jakie? Proszę. Do pana Tobiasa Kopersa, e, czyli twórcy <tryk> Turbopaka, a wcześniej twórcy Webpaka, mhm. e, już wspomnianego przed chwilą. I to się ładnie chyba, tak mi się wydaje, że się skleja trochę e, z tym, co mówiłeś o mm, o ie i o procesie budowania. Bo jeśli, w, jeśli wiecie. Turbo, e, inaczej. Jeśli wiecie, Next.js aktualnie jest oparty o Webpacka i mm, uh -huh. proces budowania. I jeśli chodzi o to, ile tam jest właściwej konfiguracji Webpacka tych głównych, to obejrzałem tą preskę e, Tobiasa Kopersa: 5. <grych> I mówi, że utrzymanie tego to jest jakiś madness. Oprócz tego, że Webpack ma 10 lat, nie został zaprojektowany, aby się skalować na tysiące modułów. Jednym z takich dużych problemów, co mnie bardzo mhm. zdziwiło, jest to, że on robi cache lookup, aby sprawdzić, czy przypadkiem jakiś moduł, jakaś paczka się nie, nie zmieniła. Jak robi sobie inkrementalnego builda. I to działa fajnie, jak masz setki modułów. Mhm. Ale jak masz dziesiątki tysięcy modułów, to głupi lookup już, już klęka mhm. i nie, nie wyrabia. Yy, I tak dalej. Tych problemów jest dość, dość dużo w którymś momencie oni zaczęli faktycznie wymieniać kawałki tego na, na, na rasta, na rasta. na SWC. Mhm. Tak, tak. I to tylko jakby pokazuje, jak dużo musieli sami dopisać do, tego, do tej konfiguracji łebaka po to, żeby to przyspieszyć. Więc może miałoby sens napisanie łebaka samemu od nowa, na przykład wrażcie. No, ty. Turbopak. Tak. Ten trochę jest turbopak, <laughs> tak. jak, się, jak się okazuje. Mm. I to, co. To, co mnie w ogóle zdziwiło, Trochę zdziwiło, a trochę pokazało nagle szerszy obraz, to to, jaki werset ma w ogóle master plan. Jaki? Bo oni teraz łączą turbo rzeczy, czyli turbopak i Turbo To jest teraz... Turbo. Turbo... Oni tego się w ogóle nazwaliśmy Turbo śmiesznie. Engine to tu się napisało? Tur jest Turbo Engine, który ma być corem tego... Turbo -verse. Turbo -verse, tak. <laughs> Dziękuję, jest Turbo i oni teraz sobie tworzą taki właśnie Turbo Core, czy tam Turbo Engine, który ma ogarniać obsługę plików, kaszowanie i tak dalej. I nagle mi kliknęło, dlaczego oni kupili Turborepo. Bo Turborepo ogarnia kaszowanie. Ogarnia kaszowanie remote. Ty mhm. eee, kupujemy Turborepo, wyciągamy tą część, wcielamy ją do, do Nexta, czyli właściwie teraz do Turbo Turbopaka. Tak, ale Turbopak ma działać też nie tylko z Nextem. Tak. Taka jest obietnica przynajmniej, ale na razie nie działa nawet z Nextem. Więc. <laughs> nie, wiem, nie wiem, czy jest ktoś, kto używa turbopaka. Wiesz tak to, naprawdę. On na razie jest w ogóle w jakiejś takiej super alfie, tak. Chyba jeszcze beta nie wyszła. Także oni sami twierdzą, że no to na razie jest alfa, także wiecie, nawet chyba wertel.com jeszcze nie używa turbopaka. Co prawda widzę, że w najnowszej wersji 13.1 dodali. Wsparcie dla Tailwinda. To był chyba najbardziej oczekiwany feature, bo no, wiadomo, jaka jest moda. Mhm. Natomiast nadal dużo rzeczy jeszcze nie działa. Więc. Ja. I przede mhm. wszystkim oni tego używają tylko w Dewie, a build jest robiony nadal starym webpakiem, co ciekawe. Tak, tak. To, jest, to też w ogóle było w tej presterze. Oni się aktualnie skupiają tylko na Developer Experience. Mhm. I głównie się skupiają na inkrementalnych buildach. I co ciekawe, na. też Polecam to preskę zobaczyć, tam jest dużo marketingu. O, a dziękuję. Tam jest du dużo marketingu, ja, ale ja mam parę, parę ciekawych slajdów z tego wyrwanych. E, totalnie zmienili model wykrywania zmian mm. i bottom to top to idzie, że jak wykrywają zmiany pliku, to patrzą jakie pojedyncze funkcje, które nazywają zagadnienie. Turbo functions. <grym> no, czyli I shit you not, turbo functions wykrywają, które turbo bo... functions po, e, trzeba zinwalidować i, i ponownie wykonać. Dzięki czemu nie muszą robić e, lookupu do cache'a. Dzięki czemu, i to jest ich cel, niezależnie od skali twojej aplikacji, powinieneś mieć taki sam experience, jeśli chodzi o incremental build. Powinien być tak samo szybki. Jest jedna rzecz, która tylko mnie irytuje tutaj no. nieco. TurboPack, TurboVerse, Pisze się łącznie, a Turbo Engine pisze osobno. Dlaczego? To jest turbo. Dobre pytanie. Turbo spacja engine. A dlaczego jest turbo bez spacji pack i turbo bez spacji To no Przecież to nie ma żadnego sensu. E, Tobias Kopers jest. E, Niemcem, jest z Bawarii. <laughs> Może dlatego. <laughs> no, no. Może nie wie. <laughs> a to jest turbo, dobre pytanie. <laughs> Ale turbospacja dobre? Turbospacja dobre pytanie. U, ale e, jedną rzecz, jedną rzecz tu jeszcze muszę powiedzieć, przepraszam, która naprawdę brzmiała dobrze, to jest ten graf. Graf brzmi dobrze. No, no. Okay. O co w nim chodzi? E, lazy build. Czyli... Mhm. Teraz inicjalnie musimy zbudować całą aplikację przy pierwszym, pierwszym buildzie, aby potem móc robić inkrementalne buildy. Ok, to może y, wprowadźmy lazy build i wykrywajmy, które rzeczy musimy zbudować po prostu w danej ścieżce, nawet jeżeli ona jest pierwszą ścieżką, y, aby też ten experience pracy bardzo szybko z dowolnej wielkości codebase'em osiągnąć. I to jest też jeden ze celów e, turbopaka, oczywiście w trybie deweloperskim, czyli tutaj bardzo mocno cisnął na mm -hmm. Developer Experience. To brzmi, fajnie, w sensie ja totalnie kupuję tę wizję. Ona naprawdę rezonuje ze mną, to trochę potrwa po prostu. <laughs> oni sami mówią, że to pewnie potrwa lata, zanim oni mm, dokopią się nawet do tego, żeby Next e, w pełni mógł używać no tak. Turbopaka. Tak. A kolejny krok, to, co mówiłeś, to są e, kolejne frameworki. Mm -hmm.